Turniej Króla Żelaznej Pięści. Zwycięzca tego turnieju otrzyma tytuł Władcy Tekena. Rozpoczyna się nowy rozdział w historii Tekena. Jotunero, witam was wszystkich w następnym materiale z gry Tekken 6. W poprzednim materiale graliśmy sobie oczywiście Miguelem, jeżeli ktoś nie oglądał, może sobie to oczywiście nadrobić. No i kolejna nowa postać w tym materiale będzie grana. Zafina. Także zapraszam was wszystkich do oglądania. Zafina urodziła się w rodzinie zaklinaczy zła, z linią krwi sięgającą czasów starożytnych. Posiadając od najmłodszych lat wyjątkowe moce duchowe, została wychowana na wojowniczkę przeznaczoną do ochrony grobu rodziny królewskiej. Kilka lat temu, gdy grób ten został zaatakowany przez silnie uzbrojoną grupę z innego kraju, Zafina pokonała sprawców w pojedynkę. Od tego czasu starszy rodu mianował ją jedynym zabójcą klanu. W życiu codziennym Zafina wykorzystywała swoją duchową moc jako astrolog. Ostatnio jednak złe znaki pojawiły się we wszystkich wróżbach, które przepowiadała. Zafina zaczęła się niepokoić i poprosiła starszego wioski o wskazówki. Mędrzec wyjawił jej starożytną wiedzę, przekazywaną tylko nielicznym. Legenda głosiła, że jeśli zetkną się ze sobą ciemne gwiazdy, magiczna pieczęć, którą klan chronił od wieków, zostanie zniszczona i nastąpi koniec świata. Po usłyszeniu tej przepowiedni Zafina wyruszyła do krainy na Dalekim Wschodzie, gdzie spodziewano się spotkania ciemnych gwiazd, aby powstrzymać je przed katastrofą. W porządku, nowa postać, po raz kolejny, tak jak mówiłem, mieliśmy troszeczkę taki wachlarzyk tych nowych postaci. Nowym przeciwnikiem. No w sumie nowym przeciwnikiem, tak? Pierwszym przeciwnikiem oczywiście Raven, jak to widać. Co można o samej Zafinie powiedzieć? Zafina jest stróżem grobu rodziny królewskiej w miejscowości sprzed wieków. Wierzono, że grób konieczny jest do dobrego życia plemienia. Wiele mistrzów sztuk walki próbowało wejść do grobowca, lecz Zafina umiejętnie pokonywała każdego. Tak? Swoją drogą, jeżeli mowa o umiejętnościach Zafiny, no to jak widzicie, ona ma dosyć taki nietypowy styl. Nawet bym mógł rzec, że na pewno w bijatykach, gdzie poruszamy się w trzech wymiarach, bo na pewno w jakichś grach typu 2D, od razu mi się tutaj rzuca jakiś Dalsim czy coś tego typu. Mamy postacie, które no dosyć wykonują dziwaczne ruchy. Tak, jak widzicie, Zafina dosyć tutaj, no dosyć mocno się wygina. Wysportowana dziewczyna jest. Nie powiem, że nie. Ma swój taki styl. No i przez to jest dosyć mocno rozpoznawalna. Dobrze, wracając dalej do Zafiny oczywiście. Zafina, obserwując niebo, odczytała z gwiazd, że wydarzy się coś bardzo złego. Coś, co może przynieść kres światu. Bo jak było powiedziane właśnie w prologu, Zafina jest takim jakby, no przeprowadza wszelakie jakieś wróżby i tego typu rzeczy. No i przepowiedziała właśnie tak jakby zniszczenie świata. W pewien sposób. W sensie była pewna legenda, że pojawieniu się dwóch gwiazd, tak? I tu pewnie jest taki, mowa tutaj pewnie o dwóch gwiazdach w postaci oczywiście Kazu, jak i Jina. To właśnie oni byli sprawcami tak jakby tego zniszczenia świata. Więc no, co? No Zafina po prostu wyruszyła, żeby powstrzymać właśnie
te zniszczenie świata, tak? No zresztą to w prologu było powiedziane. Więc no na pewno można się spodziewać, że kolejnym przeciwnikiem będzie Jin. Tutaj oczywiście był Kazuya. Troszeczkę ten Raven na początku mnie dziwi, ale no dobrze, no był Raven, w porządku. Czasami no ten dobór tych postaci jest tutaj dziwny. Tak, jestem dalej zdania, że no jestem zwolennikiem bardziej tego oldschoolowego arcade'a, czy te story, które mieliśmy chociażby w Tekkenie 4-5. W piątce bardzo dobrze było to zrobione ze względu na to, że te rozmowy w piątej, szóstej walce, czy to z ostatnim bossem, było to dosyć ciekawe. Więcej wydaje mi się, że wprowadzało to do gry niż tak jak mamy tutaj ten tryb scenario campaign, w którym po prostu mamy chodzoną bijatykę tak zwanego beat'em up'a i mamy przedstawioną fabułkę, więc no. Oczywiście, no tak jak było mówione, że Jin będzie kolejnym przeciwnikiem, w sensie ja mówiłem. I tak właśnie jest, więc no co, no młodego Janusza Kazame, Jina, trzeba tutaj skopać. Nie możemy pozwolić, żeby ktokolwiek zniszczył świat. Generalnie Zafina chyba z tych nowych postaci wydaje się taka najbardziej ciekawa, jeżeli chodzi o fabułę. Odnoszę takie wrażenie. Wiadomo, no jeszcze ten Miguel jest dosyć ciekawy. Leo na swój sposób też. Bob, no to wiadomo, typowy taki troszeczkę śmieszek. Grubasek, który sobie jest szybki i jest szybki. Ale no tak czytając dla was oczywiście te prologi, troszeczkę grzebiąc też wszelakich informacji na temat postaci, mam wrażenie, że Zafina jest taką chyba najciekawszą postacią. No i też na pewno wyróżnia się tym swoim stylem walki, właśnie wygina, śmiało ciało i tak dalej, i tak dalej. Okej, ostatnia walka, Final Stage czy Azazel, tak. No troszeczkę wspominając mój wcześniejszy ból, wolałbym te oldschoolowe jednak arcade'y czy też story, tak jak to było w starszych Tekkenach, niż po prostu cztery walki i czwarta walka jest oczywiście z Last Bossem. No mało. Ale z drugiej strony przynajmniej szybciej odcinki możecie obejrzeć i spodziewać się tych odcinków. Okej, hopkick, jakiś a la Jugiel, troszeczkę taki łopatologiczny, ale przynajmniej coś jest. Nigdy jakoś z Zafiną nie grywałem. Dużo mam takich postaci, z którymi w ogóle nie miałem styczności, jeżeli chodzi o tryb practice mode, żeby cokolwiek się uczyć, więc tak no patologicznie sobie tą Zafinką wciskam. Ale coś wychodzi, bo Azazel pierwszą rundę przegrywa, także dobrze. Oczywiście w ogóle wracając do Zafiny i trybu scenario campaign, to chyba była jedna z dwóch postaci, z którą nie walczyliśmy, tylko trzeba było jej pomóc, bo pierwszym oczywiście był Lei Wulong. Co ciekawe, w ogóle te postacie nie posiadały swojego paska zdrowia, więc no dosyć to było ułatwione, żeby przejść tą planszę. I ten laser dosyć mnie zabolał. Nieładnie z twojej strony. Szybkie ciosy, żeby jakoś cię tutaj delikatnie obić, panie Azazelu. Jest rage, tak jest, elegancko ten kopcyr wchodzi. I myk, cyk. Dobrze, no cóż, zapraszam was do filmiku końcowego Zafiny. Okej, tak prezentuje się ending, zakończenie. W ogóle taki strasznie tutaj mamy
taki arabski, egipski. Wiem, że to kompletnie inne miejsca są, znajdujące się przynajmniej na mapie. Ale no mamy taki klimacik. Te posągi takie a la Anubisa strasznie tutaj dają taki vibe'ik. Okej, kim był tak naprawdę ten gentleman, ten starszy pan? Podejrzewam, że mógł to być właśnie starszy rodu Zafiny. No po prostu kiwnęli sobie główką, co oznaczało, że Zafina po prostu była gotowa albo musiała zostać właśnie strażnikiem tego grobowca. Więc no, po czym grobowiec po prostu się rozpadł, tak? Widzieliśmy to chociażby w scenariu campaign, czy też próbuję sobie na szybko przypomnieć, kto jeszcze mógł mieć taką cutscenkę. Ale kompletnie mi teraz to nie przychodzi do głowy. Okej, dobrze. Mało to jest ważne. No, taka cutscenka, okej, tajemnicza. Można powiedzieć, poniekąd. Ale no dobrze, no co, z mojej strony to by było na tyle. To była Zafina, Tekken 6, tryb Arena, Arena Mode, jak to woli. Życzę wam jego dzionka, czy też wieczoru, w zależności o jakiej porze oglądacie. Zostawcie po sobie znak w postaci, dobrze wiecie jakiej. Nie lubię żebrać, ale... Ale no wiecie, o co chodzi. Głównie chodzi mi, żebyście napisali może jakiś komentarz, bo lubię czytać i jednak fajnie to wpływa na statystyki, jeżeli chodzi o zasięg. Jeszcze raz, miłego dzionka, czy też wieczoru, w zależności jakiej porze oglądacie. Zapraszam też do innych filmików na tym kanale. Ja byłem Nero, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Yo!